Telewizor, telewizor, telewizor. Testujemy telewizor znaleziony w kontenerze, przykryty śmieciami, który oczywiście wstawiłem w jakąś psią kupę, stawiając gdzieś przy okazji. Telewizor, w sumie taki telewizor, monitor, cholera wie tak naprawdę, bo Nie, równocześnie i to, i to. telewizor, bo ma gniazdo, widzisz, pod antenę, gniazdo euro. Żaden monitor nie widziałem, żeby miał W gniazdo sumie tak, euro. szczerze mówiąc, co prawda nie widziałem telewizorów marki Yama, raczej monitory, co właśnie dlatego mnie tak konsternuje. No okej, dobra, spróbujemy podłączyć pod zasilanie. On jest na zasilacz i to jest ZONG, bo wymaga 12 V, 12 V 5 A, a nasz zasilacz ma 12 V i mniej amperów. Tak, od cyfrowego Największy Polsatu. jaki mamy. Tak, cyfrowy Polszmat. Wtyczka. Pasuje, O, wtyczka wtyczka pasuje. pasuje. Podłączymy Z największy, tyłu jaki za tobą jest. mamy. Okej. Muszę go rozplątać i zobaczymy. Jest szansa, że ruszy. Może nie na najwyższych Świeci się, parametrach. znaczy się świeci się dioda. No, może nie na. To przejdź z tamtej strony, ja będę z tej kręcił. No tak. I zobaczymy. Czego wcyknąć, pewnie włączyć. No, zapłon jest. No patrz, działa. Czekaj, jest. Teraz możesz przejść z tej strony, już ustawię. Czyli Czekaj, pójdę z boku. ja sobie ten, zamknę tu okno, bo przymknę tu okno. Ma jakieś uszkodzenia na macierzy, znaczy matrycy. Jakie? Nie wiem, czy to brudne, czy. A, może być, jakieś plamy ma. Ale się zaświeciło, pokazał VGA, ale powiem ci, że jakość tej matrycy to jest. Wiesz co, musisz zrobić pauzę na chwilę, tu przyniosę jakieś stare DVD i zobaczymy, czy coś na nim idzie, dobra? No tak, tak będzie najlepiej. Z tego co tak patrzę, to jest przebarwienie matrycy, wiesz? Uciśnięta chyba. Aha. Bo jak ją naciskam, to przebarwionko zmienia kolorki. Więc tu odciśnięta. Może w kontenerze jak leżała. Niewykluczone. Leżało w śmieciach. Może. Zobaczymy co tam. Marcin wykombinuje. Ole bat. Ja cię kręcę. Kable były niepraktyczne, co nie? Takie grube. W sumie to pierwszy raz widzę taki wielki, gruby. Jakby wszystkie Tak jakby wszystkie, co końcówki nie? miały swój kabel, nie? Czy to jest pełny? RGB pewnie, S-Video, analog jeszcze inne, bo ten. Patrz tam, bo może się pojawi jakieś menu od tego, od DVD. Pojawiło się co? Pojawiło się. No, działa. O, działa. No disk pokazało. Teraz open pokazało. Teraz close pokazało. Czyli działa. No, zobaczymy. Czy dźwięk jeszcze pójdzie, co nie? No, ciekawe. DVD, wideo. Obraz jest. Obraz jest, Bad ale... pikseli nie ma, tylko to ugniecione tam. No... Nie wiem, kto by taki telewizor chciał. Ma strasznie małą rozdzielczość. No wiem, no ale to jest stary telewizor, Telewizor do no. monitoringu tak naprawdę jakiś, co nie? No, można by się kogoś zapytać, nie wiem, kto ma ten demo. Monitoring jakiś... U nas na parkingu mają monitoring, ale mogą być lepsze. Cicho. Gra. Z obu. Z obu? I'd never given much thought to how I would die. O. Co to za film? Nie wiem. Znaleziony. Zmierzch. But ale... dying in the place of someone I love. Nie wiem. Seems like a good way to go. Ale działa. Ale działa. No tylko te ugniotki widać, co nie? Aha, teraz widzisz? widać. No.
No dobra. No dobra, to działa, nie? Mhm. Tak. To już wiemy, co to. Tak, to jest to. No dobra, no to... Okej, okay, telewizor jest prawie sprawny. Proknie za... przyciski mogą... ten przycisk chodzi. TV, AV, S-Video. Ma tych wejść od metra. No, menu. O, jest i menu. No, technicznie jest sprawny, tylko że... No, ten... Matrycowe odciski. Plamy, no. Ugnieciony niestety. No i troszkę tu jest, widać, że uciśnięte było. Tutaj leżał. A to jest chyba aluminium. Szczotkowane aluminium. No dobra, okej. Okay. To tyle z testu tego monitora. Sprawdzimy taki telewizor. Skąd my go mamy? To jest ten, co dostaliśmy, czy znaleźli? To ten, co stał pod tym. Dobra, pod ścianą. No, to jest ten właśnie, co stał pod ścianą, co nagrywałem jeszcze też telefonem, no. Tak, dobra. On jest bez stopki. Sprawdzimy, czy w ogóle to działa. Zresztą on jest przeznaczony przez nas już w sumie na starcie do rozbiórki, ale z ciekawości podłączymy pod DVD, jak już mamy po testach poprzedniego telewizora i zobaczymy, czy się uruchomi, czy coś. Może działa. No, zobaczymy. Bez stopki, czyli pewnie ktoś na ścianie miał przywiązany. Ktoś już chyba tam zaglądał, bo wstępna diagnoza mówi... Nie ma śrub. No właśnie. No, więc nie wiem, czy to nie jest już zaglądany. Może ktoś, nie wiem, coś kombinował. Dzięki temu jest lżejszy. Ty, a on ma kabel? Nie, on ma wtyczkę tam na kabel taki komputerowy. Aha, dobra, czyli takim podłączymy. Tam podłączymy go w ten sposób. No. Aczkolwiek to bardzo dziwny telewizor, bo on ma 3 złącza euro. 3 euro to nietypowe. Jakieś HDMI, coś tam. Jest źle złożony, patrz. On w ogóle nie jest złożony. To już jest rozebrany na starcie. No, na starcie jest rozebrany, zobacz. Nie jest w ogóle skręcony. O kurczę. Bo tutaj było przesunięte, wiesz? Mhm. I się dlatego zastanawiałem się, czemu to jest przesunięte, bo tutaj te kable, bo tutaj złącza się jakoś dziwnie. Dobra, i tak niepotrzebne. Mhm. Złożę tak do kupy i zobaczymy, czy tam się da w ogóle podłączyć. Coś. Dobra. No, może zadziała coś. Już z ciekawości. To już jest no. Znaczy, tu się już coś wypięło. Tam na końcu, widzisz? Aha. Chyba. Co to jest? Gniazdo słuchawkowe, to pierwsze to na razie. No niepotrzebne nam. No. Patrz, on miał uchwyt na 3, na 6 śrub, nie na 4. A wiesz, jak jest ciężki? Dobra, no wiem, nosiłem go przecie. Dobra, stawiamy go. Weźmiesz? Tak, na krzesło. No i dobra, jakoś tam stoi sobie. Musimy... Tu nie mam takiego kabla chyba, to jest od DVD. Komputerowego tu nie mamy pod ręką. Komputerowego to tu chyba takiego nie mam, muszę poszukać. To jest bez uziemienia, to jest kabel od wagi. No to poszli po bandzie, kabel bez uziemienia, wtyczka z dziurą. To też taki lekki był, dziwny. No dziwny jest, jakiś taki... Poszli po taniości. Mhm. No, no dobra, spoko będzie się. On ma tam gdzieś spoko. No, tam gdzieś, no. Z tym kabel to taki szybki w tą dziurę wszedł jak w masło. I wiesz, a za chwilę będzie pierdół po bezpieczniku, nie? Tak jak tu często bywa. Raz się zdarzyło. Dwa razy. Dwa razy się zdarzyło. No dwa nie zawsze. To mówią, dwie jaskółki wiosny nie czynią. Włączyłeś? No. To się nic nie stało. Powinno się pewnie zaświecić tutaj. Chyba, że ten bez uziemienia nie zadziała. A, bo on ma fizyczny przytykacz. Tak? Tak, głośniki zrobiły ptynk, więc słyszałem. Świeci się? Kontrolka się na dole świeci. No to tam gdzieś masz przyciski pewno do tego. Mhm. Co by tu nacisnąć? Source. Nie, naciśnij prog. Przycisk od prog może. No
No to matryca w nim nie działa chyba. Coś tam w głośnikach słyszałem tryktanie, ale najwyraźniej matryca nie działa. No. No, bo jak naciskam, to głośniki robią. Aha, słyszę. No to, ale on jest przeznaczony na rozbiórkę, nie? Mhm. Przecież on stał, wiesz, myśmy jeszcze zdążyli pójść po samochód, przyjechać i jeszcze stał, więc wiesz. Mhm. Musiał dlatego przestać, go ktoś rozebrał. Musiał przestać pewną całą noc i ten, i zmoknąć jeszcze do tego. Myślę, że dlatego ktoś go rozebrał, bo mu strzelił. Być może matryca działa, tylko... Tylko podświetlenia nie ma. No, no ale pewnie... No, bo nie działa w ogóle. Pewnie strzeliło i ktoś próbował odkręcić... No. Podpinam DVD. Dobra. Ktoś próbował odkręcić, żeby zobaczyć, czy się da naprawić i zobaczył ten dramat w środku elektronicznym i stwierdził, że nic z tym nie zrobi, więc zostawił. Nic się nie zmieniło. A gdzie jest pilot? A ja nie wiem. Nie widziałem pilota. No tam jest, weź mi daj. Weź poprzełączaj trochę z przestojem te solo. Dobra. Daj chwilę mu, bo przecież te się dłużej ten. Wyleci. Zdechnięte to jest tak. Chyba. Tak. Być może nawet główna elektronika od matrycy nie działa. W sumie nawet dźwięk nie leci, co nie? A pod, spróbuj podgłosić, może tam gdzieś jest odczucie od głośności. Dobra, to wiem, że nie działa. No. To nie działa. No to nie działa. A to będzie rozbiórka. Będzie rozbiórka. Okej, okay, koniec testu.